A oto nowy odcinek i nowa seria z gry Crusader Kings 2. Ja jestem Treshan, a to jest Bizancjum i Imperium Bizantyjskie, którym władza Demetrios, stratego Pulos. I zacznijmy szybko. Chciałbym wybrać sobie wojnę oraz to, abym był sławny i ludzie mnie uwielbiali. Pragnę się pozbyć tutaj tych wasali, czyli najpierw to i potem na przykład Atenom mogę dać Limisol. Nic nie mogę stworzyć. Mogę sobie wybrać małżonkę. Dobra, niech będzie ta. I chcę się przede wszystkim, najważniejsza rzecz, pozbycie się ludzi, którzy mają claimy, że mogą sobie zaklepać Konstantynopol albo wybuchnąć w rebelii przeciwko tobie. To jest najważniejsza rzecz na samym początku. Kto zostanie Cezarem? Ty zostaniesz Cezarem. Kto zostanie zarządcą pałacu? Ty zostaniesz zarządcą pałacu. Wy zostaniecie również prokonsulami. Proszę bardzo, w ten sposób będziecie mnie bardziej lubić. Dobra, i zacznijmy. Daj mi prestiż. Daj mi prestiż. Zobaczymy, kto wygra. Co my tu mamy? O! Udało się wygrać. Przebyliśmy się przez centrum, zyskujemy 75 prestiżu. I mamy teraz, możemy się pozbyć już pierwszego naszego przeciwnika, bo już frakcje się tworzą. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, już tworzą frakcje przeciwko mnie. Mogę się najpierw pozbyć Tesaloniki. Albo się nie pozbyć Tesaloniki, która wybuchnie w rebelii, która ogarnie cały kraj. A raczej nie cały kraj, tylko te osoby, które posiadają claima. Poczuły się zagrożone. Ale to jest idealna okazja, żeby się ich pozbyć. Mam podobną armię do nich. To jest idealna okazja, żeby się ich pozbyć wszystkich za jednym zamachem, które wybuchli w wojnie przeciwko mnie. Dokładnie, wszystkich pozbędziemy się za jednym zamachem. Tak, wszystkich. Wszystkich. Więc pozbędziemy się wszelkich pretendentów. Dobra, ty tu masz zostać. Ty masz zostać kanclerzem. Ty zostaniesz kanclerzem. Boję się tobie dawać swojego mastera, ale no cóż, muszę. Ale przynajmniej mnie tak bardzo nienawidzisz. Przynajmniej mnie lubisz jakoś, w jakiś sposób. Zbierzmy część naszych wojsk tu. Drugą część naszych wojsk tu. Miejmy nadzieję, że to się jakoś uda. Pragnę ich tutaj zraszować. O tak, dobrze. Bo oni tutaj nie mają morali. Ja się tutaj ustawię z moim wojskiem. Dobra, tutaj już nas złapali. Jest wojna na tylu frontach. Dobra, tych mogę zbrać. Nie chcę dołączyć do szatanistów. Wolę dołączyć do hermetów. Teraz uderzamy na tych. A, nie spodziewaliście się takiego ruchu taktycznego. Możesz jakoś uciec, nie możesz, trudno. Ale w ten sposób... Naprawdę?
ten sposób rozbijemy ich jedną armię. Nie ruszamy dalej w celu rozbicia następnej. Następną armię rozbijemy teraz tu. W Prusach. Myślałem, że przyjdziecie mi z pomocą. Tacy jesteście przyjaciele. Nawet swoim własnym ludziom z pomocą nie przyjdziecie. No cóż. No, straciliśmy dowódcę, słabo. Oni oblegają Konstantynopol, jeszcze gorzej. Straciłem podobno dowódcę. Dobra, kolejny oddział pada, kolejna bitwa wygrana. I kolejna bitwa. Teraz ruszymy pozbyć się. Jest ciąża, to będzie bardzo dobre, to jest bardzo dobre. Musimy pozbyć się tych najeźdźców. Pozbędziemy się ich raczej łatwo, ponieważ nie mają ciężkiej kawalerii, ani ciężkiej piechoty, tak więc rozbiliśmy ich po prostu jak chcieliśmy. Teraz pozbędę się... O! Super. Szybsze obleganie w prowincji. Chciałbym rozbić tą siłę już kompletnie, ale to tak najwyraźniej nie podziała. Mogę wezwać najemników. Dobra, stać mnie na nich. Stać mnie na tych najemników, mogą sobie przyjść. Świetnie, rozbiliśmy ich znowu i ruszamy teraz na rebeliantów. No, nie udało nam się zdobyć informacji na temat laboratorium jakiegoś tam innego członka. I mamy Teoharistę. Świetne imię. Ale dostaje plus 5 Vassal Opinion. Opinia wasali. Najlepsza cecha. Dobra, znowu ich rozbijemy w kolejnej bitwie. Trzeba się ich... Gdzie by uciekł? Co? Lol. Ty moi dowódcy, dlaczego znikają? Nie, dlaczego kliknąłem? Dowódcy, chodźcie tu. Nie wiem, co was wstąpiło. Nawet nie chcecie walczyć za swojego cesarza. Okej. Cesarza. Zara. Nieważne. Cofam cię jako więźnia, tak? Dokładnie. O, twój syn już nie ma flame'ów, tak więc cześć. Okej. Nie wiem, co się stało. Kto ma teraz Achaje? What? Co? Co się stało z Achają? Team of Achaja. Ja je posiadam. O! Och! Och! Jak przyjemnie! Damy je tobie. Nie mogę ci dać, bo jest pewnie wojna i dlatego. A w ten sposób zmiękczyliśmy trochę wojska przeciwnika i ruszymy do Tesaloniki. Spróbujemy ich zniszczyć, ale najpierw jeszcze przejdziemy się do naszych najeźdźców. Już trzeba się pozbyć. Wszyscy giną. Co tu się dzieje? Żona mi zginęła, ale urodziła córkę. Teraz możemy wrzenić się w Karlingów. Tutaj chodziło tylko o córkę. Chcemy jak najszybciej mieć dziedzica. Bo jak zginę teraz, to dalej będzie kontynuować się dynastia. O to tylko chodziło. Mogę ci dać Kaliopolis, ale nie będę...
Co ty myślisz, że ja ci dam moją własną prowincję? Nie wiem, co sobie wyobrażasz. Żebyś mi potem próbował uzurpować moje te, moje tytuły. No, mogę się nauczyć języków. Ciekawe. No i ponownie rozbijamy rebeliantów. Musimy odbić jeszcze ten zamek, ale ten zamek nic nas nie kosztuje do odbicia, aby go odbić. Rozbijamy ponownie buntowników. 96%. Jeszcze chyba jedna bitwa i to będzie koniec. I chyba przegraliście. No, jeszcze zyskałem cechę gniewny. Ale koniec. Udało się. Wszyscy, którzy mieli fejmy, staną teraz. Zostaną teraz im zabrane te tytuły, dokładnie. Aż teraz Syrakuzy. Nie mogę już ci zabrać, ale wtrącę cię do ciemnicy, gdzie tam zginiesz. Zginiesz tam. Aegon Islands. No, cię po prostu wtrącę do ciemnicy. No, po prostu ich wszystkich wtrąci do ciemnicy, w końcu umrą. Kogo jeszcze nie wrzuciłem? Ciebie. Jeszcze kogoś? Było 5 osób. Maximus. Nie, ciebie już tak. Nie, czy ciebie już wrzuciłem? Ciebie też. Ciebie też. Ciebie. Ciebie nie. Lukas. Nie wiem nawet kim ty jesteś. Ciebie po prostu zabiję. Już tak nie maruj. Murują gościa do ściany żywcem. Zamurowują gościa żywcem. Już nie maruć. To tylko zamurowanie przeżyjesz. Dobra, tobie mogę dać Sycylię. Ty będziesz teraz władcą Sycylii. Dlaczego tak dużo osób pragnie, aby mój kraj był bardziej, miał więcej ludzi, którzy wspierają. Dobra, gubię się w swoich własnych słowach. Żeby w moim kraju była większa, rada miała większe prawa, większy wpływ na to, co robię. Nie wiem, co wy sobie myślicie. O, już nie. Zniknęło to teraz. Aha, to pewnie dlatego była wojna i ludzie myśleli, że jestem słaby i jej nie wygram, ale nie. Myliliście się. Ja jestem najpotężniejszym władcą Konstantynopola od czasów... Augustusa. Tak. O, Augustus miał świetne cechy. Trajan też. Wow. Taki, ale... Trajan. Trajan to jest po prostu marzenie każdego władcy. Aby takie mieć cechy. Dobra, wreszcie. No, świetnie. Jeszcze jestem zestresowany, ranny, wszystko. No i koniec tej bezsensownej wojny. Nie trzeba było atakować. Nawet jeżeli teraz będzie ktoś chciał się zbuntować, mogę po prostu... tobie nie. Ale mogę reszcie po prostu zapłacić. Bo w końcu i tak mam tyle złota, że mi na tym nie zależy. Tobie też. Masz, zapłacę ci. Cieszę się. Mam za dużo wasali. Moją bezpośrednią kontrolą. Jak się ich pozbyć w tym momencie? Chodźmy na wojnę z Serbią. Znaczy Duklią. Ale to jest Królestwo Serbii. Serbią. Pragnę was zaatakować o Ohrid.
A no tak, bo ja mam Ahaję. I nie mogę się jej pozbyć. Dlaczego nie mogę oddać? Dlaczego jej nie mogę oddać? Przecież ją mam. I na przykład z Koryntu. Nie mogę ci tego dać. Dlaczego? Jest nie tak, coś się zepsuło. Może grę muszę przeładować, coś się zepsuło. Dobra, wy nie macie jak tutaj przyjść. Reszta niech tutaj idzie do tego zamku, będziecie oblegać. Zbudować laboratorium. Możemy, oczywiście. Mam tyle pieniędzy, że zbudowanie laboratorium nie będzie żadnym problemem. Napiszmy kolejny. Nie pamiętam już. Ale napiszmy papier naukowy. A jasne. O nie. To. Chłopi myślą, że mają szansę z. Chłopi myślą, że mogą pokonać. Cały Konstantynopol. Też mi się tak wydaje. Też mi się wydaje, że jesteście w stanie pokonać. Wystarczy wam naprawdę wiara w siebie. Och, nie udało się. Czekaj, po prostu grałem na stadionie. Dlaczego nie grałem na stadionie z przywódcą jakiejś rebelii? Gdzie wybuchła? O, świetnie, rozprzestrzenia się kolejna choroba. A jak wiadomo, Konstantynopol i Imperium Bizantyjskie to jest po prostu stolica chorób. No nie, znowu Increased Council Power. Daj nam więcej władzy. Cholera, już nie mogę wysyłać. No nie mogę wysłać. Pieniądze. Może przejdźmy do źródła problemu. Dlaczego ty mnie tak nie lubisz? Female R. Patient versus Wrath. No dobra, to ciebie jeszcze rozumiem. Kolejna osoba. Minus 9. Po prostu jesteś zły. Śmiesznie. Zróbmy tutaj szturm. Bo chcę pokonać tych głupich chłopów, którzy mi zdobyli zamek. Nie wiem, co się stało, coś kliknąłem. Ale chłopi upadli. Nie mogę ci zrobić, chłopie. Na przykład cię zabić. O Jezu, z czym wy go zmiażdżyliście? O mój Boże. Dobra, rozbijemy teraz armię. O tak! Mówię w wielu językach, normalnie jak apostołowie. Dobra, i zdobyliśmy dla naszego tutaj wasala prowincję. Cieszy mnie to bardzo. Mi zależy na zwiększaniu. Mogę zrobić turniej. Na zwiększaniu obszaru wpływów Konstantynopola i w ten sposób zyskuję plus 5 ze wszystkimi. Bierzmy pieniądze. Ja potrzebuję 700, tak mi się wydaje. Tak z tego tam widziałem. 700, no to więc 700 to nie będzie trudno zebrać. Zdecydowanie nie. Bo nie interesuje mnie to, że ktoś umiera na moim turnieju. Naprawdę. Mnie tylko interesuje to, że dostanę plus 5 opinii ze wszystkimi. Zwiększy się trochę... Co się nazywa? Zwiększy się trochę... Rozwinie się bardziej prowincja. Dobra.
Ja powinienem zbudować w moich wszystkich prowincjach szpitale. Tak, aby nie było tutaj zaraz. Więcej szpiegów. Muszę być pewien. Och, no nie wierzę w ciebie, mój ty człowieku, wasalu. Ty, jak mogłeś? To mnie bardzo interesuje. This is high treason. Because I am the Senate. Nie będę żadnego laboratorium szpiegował. To nie jest moja córka. O ja by... Ech. No dobra. Mogę wam dać to, co ja wam daję teraz. O nie, wojna. Polityczna debata. O, i udało mi się przekonwertować osobę. Świetnie. Skoro ty już z RODOS to masz, to co mi szkodzi, to dać ci, skoro i tak masz już wszystko, co jest de jure w tym. Jak umrze, to trudno. Na początku muszę robić wszystko, aby moi wasale byli zadowoleni. Potem będę mógł wprowadzać jakieś absolutne, despotyczne prawa. Kiedy już będę potężniejszy. Na razie jestem dosyć słaby. Trzeba bardziej rozbudować się. I dostałem coś. To. I oddam to komuś, kto mnie lubi najbardziej. Ty masz najmniej powodów do nielubienia mnie. Dobra, może być. No tak, awansowałem. I teraz w Grecji wybuchła plaga. O, przybyła karawana. Karawana dała mi kastratę. No, mogę zyskać cechę. Hmm. 30% albo gwarantowane plus 2. Plus 2 marszala jest, jak gwarantowane, to biorę. Uwaga, czy to będzie 700? Jest 700, a to jeszcze więcej muszę złota mieć. Cholera. Dobra, ty zostaniesz spymasterem. Ale muszę zamknąć te bramy, naprawdę. Bo jak ta choroba mnie dopadnie... Kolejna osoba. Wyrzućcie go. Nie wiem, co sobie wyobrażasz. Apostata. Kto to? Tracesja. Gdzie jest tracesja? Tutaj. Walcie go. Dobra, mam kolejną prowincję. Jestem coraz potężniejszy. O co tutaj chodzi? Teraz mogę... Ej, po co ja zbudowałem tutaj te szpitale? Teraz mogę zbudować więcej twierdz. 10 złota. Zawsze 10 złota się przyda. Kiedy wreszcie ikonoklaści przestaną być herezją? Już. O dobra, zginął. Pierwsza osoba, która miała claimy na moje tytuły, zginęła. Która to już? Któraś już osoba, która miała... O, Naxos nawet odziedziczyłem. Eubole dam Ateną, tak aby... Chociaż... Czy to mnie wtedy nie zacznie nienawidzić? Zacznie nienawidzić mnie chyba. Ale zabijmy tych dwóch ludzi. Nie, dobra, ty masz... Eira, ty też masz Eira, tak więc was nie zabiję. A ciebie? Też masz Eira. Dobra, ale spróbujmy cię zabić. Potrzebuję tych prowincji. O nie, kończy nam się jedzenie. Świetnie. Bardzo mnie to cieszy. System racjonowania.
Mogę zostać kanibalem, ale nie zrobię tego. Bo jesteś członkiem dawnej rodziny. Jesteś członkiem dawnej rodziny królewskiej, cesarskiej. A więc trafisz do ciemnicy. Nie mam tylko powodu, aby się cię pozbyć. Będziesz wojowniczką. Królowa wojowniczka, mówię wam. To będzie najlepsze. Jeszcze więcej prestiżu? Jasne. Nie mogę nic zrobić. Głupio siedzę w zamknięciu. Ile jest jeszcze osób, które mają klejmy? Ty masz klejmy, ale ty masz słabego. Też masz słabego, to nic mnie to nie interesuje. Wy macie mocne, będę chciał się was pozbyć. Tak, shifted noble ob... Co? Po co mi... A nie. Co? A, no jest. Tax shifted noble. Po co mi tax shifted... Po co mi więcej złota od feudalnych wasali? Gdzie gościa z Syrakus? No, jestem okrutny. Nie, nie jestem jeszcze. Mogę go wykastrować w ten sposób. Wszyscy go będą nienawidzić. Albo nie, mogę. Go ośmieszyć w ten sposób. Wszyscy go zaczną nie lubić i nie będzie go mniej ludzi wspierać, tak? Tak? Nie tak to działa. Cholera. Chcecie Gavelkinda. Dlaczego chcecie Gavelkinda? Dlaczego wy mnie tak nienawidzicie? Mam za dużo tych, ale ja chciałbym oddać Achaję, ale nie mogę oddać Achai. Nie mam pojęcia dlaczego. Ale musiał zrestartować grę i wtedy zobaczyć. Ale myślę, że to było na tyle. Mam nadzieję, że uda mi się ten Achaję oddać w końcu. Ale to było na tyle. Ja byłem Trajan. To było Crusader Kings 2. Bizancjum. Cześć.